Witajcie w długo wyczekiwanym drugim filmie o olejach. Dzisiaj sobie powiemy o olejach silnikowych, bo tak jak już mówiłem, to jest odrębny temat. Żeby było jasno, to nie będę się powtarzał. Najważniejsze w olejach są oczywiście normy, czyli te oznaczenia z tyłu na etykiecie, na opakowaniu. Dodatkowo aprobaty, które potwierdzają Wam zastosowanie tego oleju i taką gwarancję, że ten olej będzie Wam służył w danym silniku. I chciałem Wam powiedzieć dzisiaj o takich dwóch głównych tematach, o olejach do całej popularnej floty John Deere'ów, począwszy od starszych serii, takich już troszeczkę przez nas mniej lubianych, bo nie idzie do nich części już dostać, przez serię 6000, 20, 10, 00, 30, 7, 8, no i że tak powiem o drugiej grupie olejów do właśnie najnowszych maszyn, czyli do nowych serii R, M, tam RT, RX i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie też o pewnym źródle pochodzenia i to, że te oznaczenia na tych, że tak powiem, opakowaniach oznaczają konkretne zastosowanie do danego silnika, które to, że tak powiem, zastosowanie też ma oparcie w instrukcji obsługi, którą teraz widzicie na ekranach, bo tam jest napisane właśnie, jaką minimalną normę musicie, że tak powiem, spełnić, żeby móc dany olej do tego silnika w waszym John Deere zastosować. A więc lecimy z tematem, najpierw o starszych, że tak powiem, ciągnikach i o co tam chodzi i dlaczego niepotrzebnie niektórzy z Was wydają pieniądze. Słuchajcie, jestem przy starszej generacji ciągniku, przy 7710, a jednostka na Common Railu, ale to nie ma znaczenia w tym przypadku. Te ciągniki przestały być produkowane około 17-18 lat temu i wtedy na rynku, słuchajcie, ze znanych Wam klas olejów silnikowych były oleje CG4 i CH4. Naprawdę oleje, jak na tamte czasy, bardzo dobre i spełniające wszystkie normy, słuchajcie. Mało tego, powiem Wam, te silniki przejeżdżały na tych olejach po 30 czy 40 tysięcy godzin, bez remontu, rzecz jasna. Nie były to oczywiście jakieś super częste sytuacje, no częściej te remonty się tam trafiały, prędzej powiedzmy, ale to nie było tak jak w nowszych generacjach silników, że tam po 8 czy 10 tysiącach godzin jest po silniku. Naprawdę one jeździły po 10 tysięcy godzin bez żadnego remontu i ten olej spełniał wszystkie normy. Ale taką zasadniczą różnicą było to, że był wymieniany co 250 godzin w tych silnikach. To było podstawą sukcesu tych silników. Poza tym te silniki oczywiście nie miały żadnych urządzeń do obróbki spalin, tak? Nie musiały tych norm jako tako spełniać. One były tak niskie, że tak naprawdę tu panuje takie powiedzenie, że to po prostu była czysta moc, tak? Tu nie było żadnych sprzętów. Oczywiście z biegiem czasu pojawiły się oleje, które już gdzieś tam zaczęły spełniać jakieś normy emisji spalin, takie podstawowe. Pojawiły się z czasem, gdzieś tam kilkunastu lat temu, oleje w klasie CI4, które oczywiście zaczęły gdzieś tam wypierać oleje klasy CG i CH4, ale słuchajcie, to nadal nie powodowało, że ten silnik przejeżdżał więcej godzin bez remontu, dlatego że rozwój, że tak powiem, olejów, o czym za chwilę powiem, jak staniemy sobie powiedzmy przy nowszym ciągniku, jakby jest związany z tym, że jest dokładane do silników coraz więcej to urządzeń obróbki spalin, tak? które pomagają tym silnikom spełnić tę normę emisji. Natomiast tutaj naprawdę to były bardzo proste oleje. I teraz bardzo często, słuchajcie, dzwonicie do nas i prosicie o olej, oryginalny olej, tak, na przykład plusa 50 do swojego tam przykładowo ciągnika 60, nie wiem, 90 lub 70-70, tak jak ten, który za nami stoi. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że generalnie wy dłużej bez remontu na tym oleju raczej nie pojedziecie. On nie wpłynie bezpośrednio na to, że ten silnik Wam nagle wytrzymie dwa razy tyle. Uważam, że to jest bez sensu wydawanie pieniędzy.
Sam John Deere nawet, słuchajcie, ma, co prawda mało popularne, ale ma starsze, jakieś tam do starszych ciągników oleje. Mało ich sprzedaje się, ale no też jak zapytacie sprzedawcę, to można spokojnie kupić sobie olej nie w klasie CK4, tak jak najnowsze oleje, o których za chwilę powiem. W tym, że tak powiem, pokazany na obrazku agronowo. Natomiast też jakby mają oleje, na przykład mają plusa 51 generacji, który jest w klasie CI4 i w zupełności wystarczy Wam do tego ciągnika, zapłacicie za niego o wiele, wiele mniej pieniędzy. Natomiast tutaj naprawdę radziłbym nadal zostać sobie przy interwałach rzędu 250-300 godzin, bo to jest naprawdę z korzyścią dla silnika i tak naprawdę jakie najnowsze normy, że tak powiem, które są w tych najnowszych olejach, one nie tyle jakby pomagają tym silnikom, nie wiem, nie zacierać się, nie zużywać na panewkach czy pierścieniach jako tako, tylko po prostu są tam po to, że po prostu są dodatkowe czynniki właśnie przy obróbce emisji spalin i to dlatego tam są takie oleje stosowane. Także no to jest tak, jakby powiedzmy wjechać na autostradę, nie wiem, którą jest powiedzmy, porównajmy sobie autostradę do oleju, nie wiem, w klasie CK4, czyli takie agronowo, czy plus 52 generacji i wjedźmy na nim na przykład sobie, nie wiem, tam maluchem, tak? No okej, jest piękna trasa, ale no, ten maluch nam nie pojedzie 200 na godzinę, tak? Natomiast w nowszych ciągnikach, jeżeli byśmy puścili tam powiedzmy Mercedesa na tą autostradę, czyli ten nowszy ciągnik, no to on oczywiście ma te możliwości, tak? I może się rozpędzić, ale też w drugą stronę, nie? Czyli jakbyśmy tym Mercedesem wjechali na taką słabą drogę, no to co z tego, że on może jechać 200 na godzinę, ale no nie ma drogi, tak? Także no i tu jakby tą kiepską drogą, jakby starą drogą są te stare serie ciągników, nie? A tym Mercedesem jest ten najnowszej klasy olej i po prostu to nie jest tak, że oczywiście wy sobie szkody jakby nie zrobicie w samym silniku, natomiast no na pewno wasz portfel niepotrzebnie ucierpi, a uważam, że jeżeli się nie powinno wydawać niepotrzebnie pieniędzy, to się ich nie powinno wydawać i koniec. I takie mam zdanie na ten temat. To już prędzej przy tym ciągniku jest coś pewnie do wyremontowania innego niż, że tak powiem, samo zjawisko lania super nie wiadomo jakiego oleju, za który tak naprawdę no, trzeba zapłacić zawsze dużo, a za chwilę jeszcze więcej trzeba będzie płacić, bo w tym roku ceny olejów wystrzeliły i to dość mocno, po kilkanaście procent, a to nie jest jeszcze koniec. A te słowa mówię w 2021 roku, to zapamiętajcie. Dobra, słuchajcie, przeniesiemy się za chwilę do ciągnika nowszego i powiem Wam tak naprawdę o co chodzi w nowszym ciągniku. Dobra, słuchajcie, teraz odwrotna sytuacja. Za mną ciągnik serii 7R. Może nie najnowszy, ale już z DPF-em i z EGR-em. Nie z AdBlue, co prawda, no, ale możecie sobie to wyobrazić, że on też ma AdBlue, czyli wszystkie możliwe normy emisji spalin, najnowsze. I odwrotnie, zastosujmy do niego olej na przykład w klasie CI4 albo CH4. No i generalnie tu faktycznie jest problem, bo nie za bardzo możemy ten olej stosować, dlatego że po prostu w takim ciągniku jest tak dużo emitowanych, że tak powiem, różnych popiołów siarczanowych, że niestety olej musi ich bardzo mało zawierać, żeby te powstałe z, że tak powiem, w wyniku pracy silnika, spalania paliwa, żeby je po prostu w sobie związać, tak? Dodatkowo, żeby nie zapchać filtra DPF właśnie tymże popiołem, tą sadzą, tak? Może nie tyle sadzą, co właśnie popiołem, którego po prostu zwykły olej nie zwiąże, nie ma szans po prostu. Tak samo jest, podobna sytuacja jest z AdBlue w najnowszych ciągnikach. I tutaj faktycznie trzeba stosować oleje, no naprawdę zgodnie z instrukcją, czyli jeżeli pisze w instrukcji stosuj olej w klasie CK4, tu akurat ten ciągnik jeszcze by pojechał nawet na klasie CJ4, bo nie ma tego AdBlue. Natomiast jeżeli tak pisze, to trzeba się tego stosować i koniec, kropka, dlatego że przedwcześnie wykończymy ciągnik. Przede wszystkim właśnie ze względu na te wszystkie urządzenia obróbki emisji spalin. Co w przypadku, gdy ktoś tych urządzeń obróbki emisji spalin nie ma, czyli ma wycięty na przykład ten DPF albo tam odłączony EGR, tu sytuacja faktycznie jest troszeczkę, że tak powiem, bardziej elastyczna. Można wtedy zejść troszeczkę w dół, że tak powiem, z normą oleju, no bo tych urządzeń już nie mamy, tak? Nie ma się co zapchać.
Natomiast tutaj też warto się zastanowić nad skróceniem interwału, który podaje producent i właśnie do tego byśmy sobie teraz przeszli. Generalnie w najnowszych ciągnikach zaleca się na tym, powiedzmy tam, oryginalnym oleju w klasie CK4 czy powiedzmy w kilku identycznych, które już na rynku są, jechać nawet 750 godzin od wymiany do wymiany. I teraz pytanie, czy Wam to nie przypomina przeglądów typu long life ze samochodów sprzed kilku lat, tak? Sprzed kilku paru ładnych lat. Zostało to zapoczątkowane, też klienci do dzisiaj są nakłaniani, słuchaj, wymieniaj olej co 30, co 40 tysięcy kilometrów. Oni generalnie, te wszystkie silniki przedwcześnie dokonują żywota, rzadko które jadą długo i bezawaryjnie. Przeważnie są właśnie jakieś awarie typu zatarta sprężarka, wyjechane panewki, wytarte wałki rozrządu itd. itd. O ile częściowo to wynika z wad konstrukcyjnych, to tak często właśnie wynika to z tego, że jedziemy za długo na tym oleju i tam pewne rzeczy się nagromadzają w tym silniku i tuż potem nie ma szans, żeby one się wypukały, zabrały razem z tym olejem, bo on po prostu po kilkunastu tysiącach kilometrów i tak już jest zużyty, a potem już tylko po prostu sytuacja się pogarsza. On już nie jest w stanie więcej pomieścić w sobie tych zanieczyszczeń i po prostu no, idzie to przez pierścienie, idzie to po panewkach i tak dalej, po tych wszystkich węzłach smarowania. No i tak samo jest w ciągnikach, słuchajcie. Ja, tu będą się może i burzyć niektórzy na mnie, szczególnie obrońcy tutaj oryginalnych olejów i tych długich przebiegów, szczególnie tam na tych power guardach i tak dalej. Ale ja po prostu no, mówię to, co mówię, bo no, nikt mi za to tam, że tak powiem, nie płaci. A też chcę waszego dobra, bo mi nie jest potrzebne co chwilę remontowanie silnika. Jest wiele innych i tak napraw wynikających ze zużycia, z przebiegu niż jakieś przedwczesne remonty. No i tutaj niestety powiem tak, że ja jestem po prostu zwolennikiem skracania tych interwałów, przynajmniej o te powiedzmy 50%, tak? Albo chociaż o 40%. Jeżeli książka mówi, tak, na przykład mieliśmy tam ciągniki z lat 2.7, 2.13, tak, czyli powiedzmy serię 60-30, gdzie była taka narracja, wymieniaj olej co 500 godzin, tak, bo wszedł wtedy właśnie ten plus 50, no to generalnie no większość klientów, która jeździła bardzo długo na tym oleju, i tak te silniki ma w gorszej kondycji i więcej tych silników jest wyremontowanych statystycznie, bo się coś tam przedwcześnie uszkodziło. Teraz ci, którzy sobie zostali przy przebiegu 250-300 godzin i niekoniecznie wyśrubowanym normowo oleju, bo tak naprawdę spokojnie można było sobie jeździć przy tych ciągnikach, jeszcze raz powtórzę, serii 60-30 w tym przypadku, na spokojnie na oleju C w klasie CI4, no to generalnie no oni jadą dłużej na tych olejach i koniec, kropka. I tu jakby jest no, identyczna jakby sytuacja jak z tymi long live'ami. Wszyscy ci, którzy sobie po prostu w tych samochodach swoich przysłowiowych wymieniają te olej wcześniej, na przykład co 15 tysięcy kilometrów, a znam takich, co i co 10 wymieniają, to na pewno te silniki jadą dłużej, w lepszej kondycji i z mniejszą ilością niepotrzebnych awarii i remontów. Podsumowując, słuchajcie, na rynku mamy w tym momencie kilka popularnych klas olejów. Wśród nich najpopularniejsze to klasa CI4, CJ4, CK4. CK4 dedykowana do najnowszych maszyn z bardzo wyśrubowanymi normami emisji spalin. Oczywiście możemy je wlać do starszych sprzętów, tylko pytanie po co? Na pewno po to, żeby wydać więcej pieniędzy, ale nie po to, żeby zamiast 10 tysięcy czy 20 bez remontów przejechać 30, bo to na pewno tutaj w niczym ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Jeden będziemy mieli po prostu, będziemy biedniejsi trochę o kilka, że tak powiem, dziesiąt lub nawet którąś stówkę na takiej wymianie. Natomiast w nowszych sprzętach, tak już powiedziałem, musi być ten olej wyśrubowany, to musi być CK4 olej lub minimum tam CJ w niektórych jeszcze przypadkach. Starsze sprzęty spokojnie, klasa CI w zupełności wystarcza. Ja jestem zwolennikiem, żeby w perspektywie tam powiedzmy 10 wymian oleju wydać troszeczkę więcej, bo wiadomo, tych wymian jest więcej, ale dać temu silnikowi świeży olej, bez żadnych tam dolewek, mieszania i tak dalej. Filtr to nie jest duży wydatek. I tutaj na pewno, jeszcze powtórzę, spokojnie te ciągniki starszej generacji są zrobione, wyprodukowane na duże, bardzo duże przebiegi bez remontu, bo tam nie ma co tych silników za bardzo wykończyć. A co mam tu na myśli? Właśnie wysokociśnieniowe układy Common Ray, jakieś turbosprężarki ze zmienną geometrią, DPF, filtry odmy i inne AdBlue.
To na pewno wpływa na krótszą żywotność silnika. Nikt tutaj, że tak powiem, ze mną nie chce się nawet kłócić, bo uważam, że po prostu no, tu nie ma sensu. Każdy jakby jak w stanie, że tak powiem, oko oko sprawną, to tak naprawdę no, takie są fakty, a z nimi się tam nie dyskutuje. No i generalnie można, że tak powiem, spokojnie obniżyć te koszty właśnie troszeczkę zadając sobie trudu i stosując tak naprawdę dobry olej, ale niekoniecznie mocno nadwymiar i nie przepłacać, bo to jest bez sensu, tym bardziej, że opłacalność rolnictwa spada i to drastycznie w ostatnich, że tak powiem, latach. I trzecia rzecz, jeżeli macie w gospodarstwie różne ciągniki i trochę starsze, jakaś serię 0, 10, 20 i jakiś najnowszy, że tak powiem, nabytek, który faktycznie tego oleju najwyższej normy potrzebuje, a nie do końca chcecie gdzieś tam wydawać niepotrzebnie pieniądze, możecie czy to do nas, czy tak naprawdę do każdego jakiegoś rozsądnego sprzedawcy zwrócić się z pytaniem, czy można to jakoś ogarnąć. No wiadomo, będzie to wymagało jakiegoś wysiłku pod tytułem, no faktycznie do tego nowszego ciągnika zróbmy inny olej, a do tamtych powiedzmy zróbmy inny. Jeżeli u was nie ma problemu z tym, że ktoś to tam pomyli, że jest w miarę odpowiedzialna osoba, która się tym zajmuje w gospodarstwie, czy często sami się tym zajmujecie, można spokojnie to opanować. My też pomagamy klientom w ten sposób, że staramy się gdzieś tam opisać im nawet, tak jak filtry często opisujemy do jakiego modelu, jak klient zamawia do kilku jednocześnie, staramy się gdzieś tam opisać, tak po prostu, tak samo przy olejach możemy też, że tak powiem, dołączyć dodatkową gdzieś tam naklejkę do jakiego modelu, wystarczy o to też, że tak powiem, przypomnieć czy poprosić i to na pewno wam zaoszczędzi niepotrzebnie, że tak powiem, wydanych pieniędzy. I tak jak już powiedziałem, warto otworzyć instrukcję obsługi, przeczytać co tam pisze i zawsze, że tak powiem, te maksymalne przebiegi, pamiętajcie, warto trochę skracać, bo z perspektywy kilkunastu lat użytkowania to wam przyniesie więcej korzyści niż to, że zaoszczędziliście tam na kilku wymianach oleju, nie wiem, raptem, nie wiem, 2000 zł. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o oleje, to myślę, że wiemy już dużo. Dodatkowo jeśli chodzi o oleje u nas, to też mamy taką tabelkę interwałów, tam też ona bardzo pomaga wam dobrać odpowiedni wariant do swojego gospodarstwa. Ona zakłada też kilka, że tak powiem, wariantów wymiany, także jeżeli byście ją potrzebowali, też się zgłoście, wyślemy. Od jakiegoś czasu nie dołączamy jej pod filmy, bo znowu macie problem gdzieś tam z pobraniem tej tabeli z filtrami tego narzędzia. Natomiast jeżeli się gdzieś tam upomnicie, jak najbardziej wyślemy, nie ma żadnego problemu. Promocja trwa nadal, przesyłajcie zdjęcia zakupionych olejów, mamy już kilka fajnych zdjęć, promocja jest przedłużona, także teraz już wiecie jak z olejami silnikowymi i też na pewno odpowiedziałem na pytania wielu z was pod tytułem Norbi, jak to z tymi olejami, czemu wy te Platinum sprzedajecie. No tak naprawdę no, sprzedajemy od kilkunastu lat, to co już powiedziałem w pierwszym filmie, nie ma problemów z silnikami ani ze skrzyniami biegów na tym oleju, więc czemu byśmy mieli z nich rezygnować. Po drugie wspieramy też lokalny, że tak powiem, rynek polski, a tak naprawdę niekoniecznie, nie wiadomo jaką gdzieś tam instytucję. Tu też nie chcę o żadne tam polityczne tematy zahaczać, bo firma Orlen już tam istnieje naprawdę od wielu, wielu lat. Jeżeli macie też jakieś pytania, czy na pewno dostosować ten olej do swojego ciągnika, spokojnie, zadzwońcie, pomożemy, doradzimy, dobierzemy tak, że nie będzie tutaj niepotrzebnej szkody. Na pewno nie uszkodzicie swojego ciągnika źle dobranym olejem. To wszystko, słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie i życzę tylko samych dobrych wyborów i jak najmniej remontów silników. Cześć!